Szanowni Państwo, jeszcze myślę, że trzeba powiedzieć parę słów o tym miejscu, z tego względu, że wydaje mi się, że wszyscy może do końca nie zdajemy sobie sprawy, jakiego stowarzyszenia mieści się tutaj siedziba i że to wszystko nie jest przypadkowe. Przez wieki w Białymstoku razem koegzystowały bardzo wiele narodowości, tak? Czy wyznawcy też katolicyzmu, czy prawosławia, czy Tatarzy. Nie było tutaj żadnych naprawdę problemów. Wszyscy żyli pokojowo, rozwijali się w polskim państwie. Natomiast nagle pojawiło się nie wiadomo skąd, tak? Bo autor i przewodniczący no tutaj tego stowarzyszenia nie jest z Białegostoku, tak? On sobie tutaj przyjechał. Pojawia się pewna grupka, która wychodzi i mówi, że no Białystok to jest centrum rasizmu w Europie, tak? Oglądamy telewizję polską, w telewizji wiadomościach, tak, głównych na jedynce, gdzie widzimy Białystok zaznaczone jako na mapie Europy, tak, jedno z siedlisk rasizmu europejskiego. I ci ludzie wychodzą, krzyczą na cały świat, że jesteśmy centrum faszyzmu, rasizmu, ksenofobii, nietolerancji, nie wiem dlaczego, tak, nagle się pojawili, dostają bardzo duże pieniądze na swoją działalność, musimy być tego świadomi. Ja pisałem dawno o tym artykuł, otrzymali 250 tysięcy złotych, 250 miliona złotych z ambasady amerykańskiej na działalność, tak? Aby tutaj walczyć z rasistowskim Białymstokiem. No to gdzie my żyjemy, tak, szanowni państwo, no jest to bardzo podejrzane i za te pieniądze oni właśnie robią czarny PR naszego miasta, tak, robią czarny PR na mieszkańców Białegostoku, mówiąc, że są jakimiś rasistami, że są faszystami, tak, nazywają wszystkich po kolei. Najpierw wypowiedzieli wojny kibiców, zaczęli ich nazywać właśnie tak samo faszystami, rasistami, że no tutaj kibice Jagiellonii to jest największe zło. Potem przyszło kolej na przykład na narodowców, tak, nas też tutaj wyzywano. Od nazistów dosłownie widziałem takie cytaty właśnie tego pana, którego nazwiska nawet nie chce mi się wymieniać, który mówił o tym, że młodzi prostonarodowcy są faszyści, naziści, tak. Teraz przyszło kolej na katolików, na chrześcijan ogólnie. Pluje na Boga i za to jeszcze dostaje pieniądze. Za to zostaje bardzo potężne pieniądze i to musimy być tego świadomi, żeby zrobić wszystko. Każdy z nas tutaj, który przyszedł, często też gdzieś działa, tak? Często udzielamy się albo znamy osoby, które gdzieś się udzielają. Trzeba razem wszyscy zmobilizować się, połączyć siły, niezależnie od szyldu, niezależnie od celów i tego pana stąd wykurzyć z tego miasta. Wykurzyć go stąd, żeby się stąd wyniósł i przestał. Szanowni Państwo, słyszą, ale my w tym pomożemy, tak? Zmusimy go do tego, żeby do tego swojego domu wrócił. Rozumiem to pokojowo, ale skutecznie, mam nadzieję. I żeby przestał w końcu skłócać mieszkańców naszego miasta, bo on to robi celowo. Napuszcza na siebie wyznawców katolicyzmu, prawosławnych, Tatarów, nawzajem mówi, że każdy siebie tutaj nienawidzi. Podejmuje walkę, tak? Specjalnie i jeszcze na tym robi dobre pieniądze. To nie jest przypadek, to jest po prostu czysty interes. To nie jest żadna walka, tylko szkoda, że odbywa się to koszty mieszkańców Białegostoku oraz tego miasta, bo to miasto nie zasługuje na to, aby być centrum rasizmu, tak? W imieniu niektórych mediów. Bo to odstrasza, szanowni państwo, inwestorów, turystów, ludzi, którzy chcą tutaj przyjechać, którzy chcą się tutaj uczyć, oni się boją, tak? Bo jeżeli włączy ktoś telewizor i widzi, że Białystok jest centrum zła, tak? Jest pokazany jakiś ogień, że się pali, że podpalają bilion ludzi, no to kto tutaj zainwestuje swoje pieniądze, szanowni państwo? Dokładnie, kto zainwestuje tutaj swoje pieniądze, kto tutaj będzie chciał mieszkać, pracować, bo ludzie będą się po prostu bali, tak? To jest celowa robota, która niszczy naszą lokalną społeczność. Teraz właśnie to bluźnierstwo tam się odbywa. Ja myślę, że my jesteśmy głośniejsi, mają słabo tą siedzibę, tak? Jak widać, że za dobrze ona się nie trzyma, nie remontują jej. Dlatego krzyknijmy tak głośno z całych sił, aby mi to po prostu zakłócić, aby mi zaszkodzić, aby nie mogli dokonać tego bluźnierstwa. Bóg, honor i ojczyzna! Do domu! Do domu! Do domu!
Szanowni Państwo, jesienią będziemy mieli dobrą okazję, aby tę sprawę podnieść z tego względu, że zbliżają się wybory samorządowe. Nie przyszedłem tutaj absolutnie, aby na żadną partię agitować i nie będę tego robił, absolutnie. Tylko możemy wszyscy razem wywrzeć nacisk na tych ludzi, na których będziemy głosować, niezależnie na kogo będziemy dawać głos, aby o tej sprawie pamiętali. Bo pamiętajcie, że do Państwa będą przychodzić różni ludzie prosić o głosy, tak? Niezależnie od szyldu, to mówmy im. Jeden z naszych postulatów, szanowni Państwo, ten teatr, w cudzysłowie teatr, bo to nie jest, że ten teatr jest wyruszenie. Ten cyrk ma stąd zniknąć, tak? Masz się stąd wynieść z tego miasta, bo on jest wyruszony i dla każdego tak mówić. Jeżeli będziemy to mówić w ostrym razie, w swoich stowarzyszeniach, w swoich domach, w swoich parafiach, to mam nadzieję, że to przekona niektórych samorządowców do tego, aby podjąć działania, aby właśnie ich stąd wyrzucić. Właśnie trzeba przede wszystkim też, szanowni Państwo, działać, tak? Działać i rozwijać niezależne media, nasze środki komunikacji. Wielu z Państwa słyszałem, mówiło, że późno dowiedziało się o tym, tak? Albo że nie widziało w ogóle o tym proteście. Dlatego bardzo serdecznie apeluję. Także do starszego pokolenia mamy maile, mamy portale społecznościowe, warto nas szukać, warto odwiedzać portale niezależne też, bo tam takie informacje zamieszczamy. Tam na bieżąco piszemy o tym, co się dzieje w naszym mieście, też będziemy współpracować z mediami katolickimi, myślę, i trzeba podejmować konkretne działania. Trzeba podejmować konkretne działania z tego względu, że to jest dopiero początek ze strony klucza, tak? Tak jak mówiłem, oni próbują wszystkich po kolei i nie jest to przypadek. Nie jest to przypadek, po prostu pewna grupa uznała, że jest to bardzo dobry biznes i bardzo dobrze można na tym zarabiać i się dobrze z tego utrzymywać, tak? Tylko pytam, dlaczego naszym kosztem? Dlaczego kosztem naszej wartości? I pamiętajmy też o tym, edukujmy młodych ludzi, tak jak czy my, jak młodzi ludzie swoich kolegów, czy Państwo mogą także swoje dzieci, swoich wnuków edukować, czym naprawdę jest tolerancja, tak? Bo my zawsze byliśmy tolerancyjni, my jesteśmy tolerancyjni. Bo kto będzie nas uczył tolerancji? Ten człowiek, który pluje na wartości najważniejsze rozwijając nas, tak? To jest tolerancja, ja się pytam, czy tolerancją jest to, że my na przykład nie plujemy na wartości innych religii, tak? Nie plujemy na wartości innych narodowości. Nie robimy tego, on to robi i on będzie uczył nas tolerancji. I teraz, szanowni Państwo, też miejcie na uwadze jedną rzecz. Ten człowiek, który tam właśnie jest w tym budynku, dostał olbrzymie pieniądze na to, aby chodzić po szkołach. I on organizuje lekcje w szkołach pod przykrywką właśnie tolerancji, tak? Dostał na to ogromną kasę i wpaja młodym ludziom swoje lewackie wartości, tak? Robi to po prostu pod pewną przykrywką. I też zastanówmy się wspólnie wszyscy, jak to zablokować. Jeżeli ktoś z Państwa zna katechetów, zna dyrektorów szkół, nauczycieli, historii, WOS-u, warto się odezwać i ostrzec, że jest taka inicjatywa, że może być coś takiego, że przyjdzie pewna grupa i powie, że zrobi fajną lekcję o tolerancji. Blokować to, z tego względu, że my jesteśmy tolerancyjni i żaden lewak, który przyjechał nie wiadomo skąd, nie będzie naszych dzieci uczył swoich wypaczonych wartości. Szanowni Państwo, jeszcze niedługo będziemy kończyć nasze zgromadzenie, choć na razie tutaj czekamy, tak? Czekamy na nich, bo oni, myślę, wyjdą, może nie wyjdą, nie wiem, może tam się zaprezentowali, może zapomnieli swoje lodówki za nasze pieniądze, można nam siedzieć, tak? Natomiast my pamiętajmy właśnie o tym, co mówimy, działajmy, obserwujmy to, co się dzieje i reagujmy, bo to jest bardzo ważne. I to tak, jak mówił ksiądz Grzegorz, to, że oni to robią, to naprawdę nie jest przypadek z innego podstawowego względu. Jest taki w Białymstoku, takie lewackie środowisko, które zajmuje się badaniami i oni robili badania na młodych ludziach, tak? Robili badania na młodych ludziach, zadawali im pytania o ich wartości, o ich poglądy, o to właśnie, jakie mają preferencje, światopoglądowe, polityczne. I
i wyszły wyniki takie, które dla mnie są złe, a dla mnie są dobre. Znaczy, że młodzi ludzie mają zdrowe poglądy, tak? Że Bóg choruje za istotną na tych młodych ludzi. I to, co się właśnie dzieje, i te wszystkie lekcje po tych szkołach, i te tutaj cyrki, które odstawiają, to właśnie nie jest przypadek. Bo oni chcą zmienić całą kartę społeczną od podstawy, tak? Czyli wybrać mózgi młodym ludziom, zlewaczyć ich, aby potem robić to, co stało się na Zachodzie. Jak wygląda Zachód teraz w tym momencie? Zachód umiera, tak? Zachód umiera po prostu. Puste są kościoły, kiedy Sowieci siłą przerabiali kościoły i świątynie na magazyny. A teraz to Zachodzie dzieje się to niestety dobrowolnie. Nikt nie ma tym, to się od po prostu bronić, tak? Ksiądz Grzegorz opowiadał mi, że we Francji właśnie tak jest. Tam są zamawiane kościoły między innymi na jakieś, nie wiem, kluby, tak, na mieszkania. Robi się z kościołów, nie wiem, czy tak, bloki mieszkalne. Widziałem, gdzie młodzi ludzie jeżdżą na deskorolkę po tych kościołach, tak. Widziałem figury, które miały postawione jakieś papierosy czy środka. I z tego się śmieją. I oni chcieli tego samego w Polsce. Tylko ja się pytał, co teraz się dzieje z Zachodem? Czy Zachód się rozwija? Czy na tym Zachód buduje swoje siłę? Czy Zachód był kiedyś mocny i cała Europa była mocna na tych wartościach, które my wyznajemy? Na Bogu, na Wielkim Noże, na Ojczyźnie. Wtedy Zachód rządzi całym światem, Polska była potęgą właśnie na tych wartościach. A nie na tych lewackich, widzieliście, na tych lewackich cyrkach, bo na tym my jesteśmy bardzo słabi i to świat dzisiaj się śmieje z nas. Miejmy to na uwadze, że świat się zaśmieje, że my rodzimy bardzo z tymi wartościami. I musimy z tym bardzo zdecydowanie walczyć. Narodu odbywa się na różnych bardzo płaszczyznach, między innymi poprzez promocję integracji, tak? Na przykład mówi się teraz, że no, bycie homoseksualistą jest fajne, tak? My tak powinniśmy się tolerować i zawsze, który do nas bardzo często, jak to wy, katolicy, nie chcecie dać dzieci homoseksualistom, przecież Bóg każe miłować bliźniego, tak? Oni tak mówią, to jest szyderstwo, to jest największe szyderstwo i bluźnierstwo w oczach Boga, tak? Oni plują po prostu na Boga i plują na nas w ten sposób. I to nam niestety mówią i tak mówią na nas Zachodzie i ciężko się to kupiło. Dlatego musimy się bardzo raczej zmobilizować, aby u nas do tego nie doszło, tak? Kiedyś Polska była przedmurze chrześcijaństwa ze strony wschodniej. Teraz może być ze strony zachodniej po prostu, tak? Bo teraz być może ten laicyzm zachodni musieli powstrzymywać, aby nie wszedł do nas tutaj i niestety do nas nigdy nie wkroczył, tak? I musimy bardzo wyraźnie tego pilnować. Bóg, honor i ojczyzna! 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 Tak samo ta kampania cała nienawiści, która jest promowana w ten sposób, że jesteśmy ukazywani jako ci ludzie źli, jako ci rasiści, faszyści, naziści i jeszcze to, co oni sobie wymyślą, to już po prostu jest dość żałosne i nawet już mnie to przestaje bawić, jest promowana przez różne media. Też mi między na uwadze, jakie przed gazety to promują, tak? Też nie chcę mieć pewnej nazwy, pewnego dziennika, który funkcjonuje w trzeciej RP, przyznanego pana redaktora, który będzie uczył Polaków tolerancji u swoich wartości. Nie kupujmy tego, tak? Doprowadźmy do upadku tych mediów po prostu. Zbojkotujmy, nie wchodźmy na jej strony, bo i na tym bardzo ważne zależy. Kłamstwa Michnika! Wyrzuć do średnika! Kłamstwa Michnika! Wyrzuć do świetnika! 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 Szanowni Państwo, gazeta tego redaktora, którego nazwisko właśnie padło, powinno być punktem honoru dla nas, aby tej redakcji w Białymstoku po prostu nie było. Bo tyle swojego, co oni zrobili dla nas, naprawdę nikt nie zrobił. To musi mieć na uwadze, dlatego że to nie jest tylko zwykłe plucie, tak? To nie jest tylko zwykłe psucie opinii. Tylko to ma za sobą bardzo ważne podstawy, chociażby właśnie ekonomiczne, tak? Bo nikt nie chce, żeby jego biznes był kojarzony na przykład z centrum rasizmu w Europie. Bo jeżeli przyjeżdża ktoś z kapitałem, to szuka miejsca takiego, które nie ma negatywnych skojarzeń. A jeżeli tacy ludzie nie tylko, że żyją z nudze, nie tylko, że tu mieszkają, też nas plują, to naszym honorem, punktem godności powinno być to, żeby ich pokojowo stąd wyprosić. Tak, żeby oni stąd się wynieśli i nie pluli na nas, w dodatku za nasze pieniądze właśnie.
Właśnie zastanawiam się, czy warto jego nazwisko krzyczeć, tak? Wydaje mi się, że jemu na tym bardzo zależy. Ten człowiek, który tam wychodził, no po prostu on liczy na reklamę, dlatego że kto robi coś takiego, że pluje na wszystkich po kolei, bo on właśnie to robi. Czy to kibice, czy to narodowcy, czy to teraz chrześcijanie, katolicy, wszyscy po kolei są przez niego uprowani. On liczy na taką reklamę, on by chciał najchętniej prawdopodobnie, abyśmy go dzisiaj pobili, tak? On wtedy by wyszedł, pokazał, patrzcie, pobili mnie, się mogły, tylko Ostrowski pobił mnie, dajcie mi jeszcze więcej pieniędzy, to ja z nimi zrobię porządek. I on by te pieniądze wtedy dostał, tak? A my musimy czekać, żeby on po prostu, w cudzysłowie, tak? Odpuścił tę jego działalność, aby umarła śmiercią naturalną, aby nie dawać mu tych pretekstów, aby instytucje, które zobaczyły, że ta kasa idzie do śmierci, zobaczyły, że jemu im to się po prostu nie opłaca, tak? Bo oni liczą na konkretne efekty. Ktoś, kto daje komuś pieniądze, to oczekuje efekty. Zawsze tak jest. Bo nikt nie daje takich potężnych pieniędzy za darmo. Tylko daje i wymaga. I jeżeli on przed swoimi mocodawcami stanie i powie, no niestety nie udało się mi. Dalej młodzi ludzie mają w serce Boga, honor i ojczyznę. Dalej no masz żołnierzy wyklętych, przychodzi 3-4 co roku kilka tysięcy ludzi. Dalej kibice Jagiellonii prężnie działają. No to nie powiedzą, no to sorry facet, tak? To nie opłaca się nam ciebie finansować. Do domu. Ty razy do domu, tak? Szanowni Państwo, jeszcze też jako środowiska połączone narodowe i katolickie, chrześcijańskie zaproponowaliśmy dla tego Pana, aby wyszedł do otwartej dyskusji z nami, tak? Aby stanął jak mężczyzna, jeżeli nim jest, twarzą w twarz z nami i porozmawiał sobie pokojowo. Może pomożemy, my kobiety! Wyjdźcie do nas! Chodźcie do nas! Chodźcie do nas! Chodźcie do nas! Nie, niestety delegacje tam ich wypuścili, widziałem, że osoby były odsyłane. Oni się boją, to są zwykłe tchórze, tak? To są tchórze, którzy wyzwaniają na policję dzień w dzień praktycznie, zajmują po prostu czas wszystkim urzędom, ochraniają się, no tak ochraniają się, bo my się boimy. No, ale czego oni się boją? Starszych kobiet, młodych ludzi, którzy przyszli tutaj pokojowo, tak? Kogo oni się boją? No boją się po prostu, bo potrafią napluć, naszczekać w taki mały piesek i chować się za ogrodzeniem od razu, tak? Tylko tyle, tylko na tym stać. Słuchajcie, moi drodzy, ta ideologia, którą oni prezentują, nie jest obca. Ona nie wzięła się wczoraj czy przedwczoraj. Niektórzy z was może jeszcze pamiętają, prawie 100 lat temu, jak przyszła ta zaraza ze wschodu. I oni się na tym samym opierają. Oni się opierają na pluciu na Boga. Ale niech usłyszą, że my o tym pamiętamy. Raz cierpem! Raz mordem! Czerwoną! Szanowni Państwo, będziemy powoli zmierzać ku końcowi naszego zgromadzenia, bo wiem, że wielu z Państwa jest i po pracy, i jest zmęczonych, proszę Państwa, nie zmarzli. Pamiętajmy, apeluję właśnie przede wszystkim o kilka spraw. Obserwujmy media niezależne, katolickie, narodowe, portale społecznościowe, wspierajmy te organizacje. To po pierwsze, po drugie działajmy, udzielajmy się, jeżeli nie mamy bezpośrednio powołania do działalności, to wybieramy wpływ na tych, którzy działają, tak? A próbujmy pewne sprawy. I teraz, tak jak mówię, po wakacjach zapukają do Państwa ludzie, którzy nas odchodzą w wyborach samorządowych. Bez względu na szyld. Jeden nasz postulat. Dla tych Państwa do widzenia z Białegostoku, tak? Dość pójdzie na nasze miasto, po prostu.
I też, szanowni państwo, bardzo, bardzo na koniec gorący do państwa apel, abyśmy naprawdę obserwowali te szkoły, bo wielu z nas się uczy, wielu z nas ma rodziny, która się uczy, i aby nie dopuścić do organizowania tych lewackich spotkań w szkołach. To są miejsca za nasze pieniądze, to są miejsca, gdzie uczą się nasze dzieci, nasze rodziny, bracia, siostry, i oni nie mogą być narażeni na spotkania z tak obrzydliwymi ludźmi po prostu. Teraz myślę, że poproszę jeszcze na koniec księdza Grzegorza, abyśmy godnie i po Bożemu dzisiaj pokojowo zakończyli nasze zgromadzenie, nasz proces. Proszę się. Po takich pomiennych wystąpieniach Adama widać, że jego rodziłość pożera go. Przypominam, że te słowa powiedział nasz Zbawiciel, kiedy sam walczył o cześć własnego Ojca. I to sobie przypomniałem o słowie, że napisane jest, że gorliwość o dom Twój pożera mnie. Zaczęliśmy od modlitwy. Może też modlitwę skończmy. Ja proponuję kiedy będzie Sierdzia Bożego. My mamy za co dziękować. Pamiętamy wypadek kolejowy sprzed 20 lat. To jest miasto miłosierdzia. Bóg raz się okazał, aby ręki swojej błogosławiące z tego miasta nie cofał. Pomódlmy się, wzywając miłosierdzia Bożego. I także za tych, którzy tam są, o ich nawrócenie. I pomódlmy się także za panów policjantów, którzy dzisiaj ochraniają, czy mają porządek. Kiedy w przyszłości zostaną postawieni przed różnymi wyborami, aby wybrali prawdę, tak, aby dobrze się powiedzieli po słusznej sprawie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Z mojej strony też podziękować tym chłopakom, którzy zorganizowali nagłośnienie. Ja wiem, że oni wczoraj pracowali do późnej nocy, bardzo późnej, żeby dzisiaj żebyśmy mogli dobrze słyszeć. To są chłopcy z DKF-u, dyskusyjny klub filmowy, więc warto zainteresować się, co jest organizowane i puszczane w kinie Ton. Na filmy i na wykłady do kina Ton serdecznie wszystkich zapraszam. Zaczniemy nową edycję tworzenia Wielkiej Polski od września tego roku. Podążając za słowem księdza Grzegorza, i również serdecznie państwu dziękuję za przybycie, za to, że dzisiaj razem mogliśmy zaprotestować i bronić naszą wiarę. Dla nas młodych też to jest bardzo ważne, że możemy bronić naszej wartości tak, jak robili to nasi rodzice, nasi dziadkowie. I jest to dla nas też zaszczytem. Dziękuję serdecznie państwu i dzisiejsze zgromadzenie uważam za zakończone. Jeszcze Polska nie zginęła, my żyjemy. Co nam obca czemu wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej dla Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej dla Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Czoniecki do Poznania, po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem
skończył się z narodem. Już tam ojciec na swej baśni mówi zapłakany. Słuchaj jedno, ono nasi biją farabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Liczne wieki otaczał blaskiem ołęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miał. Jeszcze jak ja...